Witam Państwa najserdeczniej. To już ostatni odcinek z serii poświęconej problematyce podzielonej płatności. W poprzednich starałem się Państwu przedstawić te ważniejsze albo najważniejsze zagadnienia, które wiążą się zarówno z samą koncepcją, jak i jej zrozumieniem oraz istotą problemów, z którymi spotykają się podatnicy. Jest to obiektywny sukces, więc w związku z tym warto o nim więcej wiedzieć, zwłaszcza, że coraz więcej podmiotów, niektórzy twierdzą, że większość obrotu gospodarczego już została faktycznie objęta mechanizmem podzielonej płatności, no co daje efekty fiskalne w postaci chociażby nadwyżki, no wzrostu dochodów budżetowych, a nawet nadwyżki budżetu, która niedawno się pojawiła w ciągu roku, co nie jest w takim okresie rzeczą częstą, a w zasadzie bardzo rzadko mieliśmy z takim przypadkiem do czynienia. Dziś ostatni wątek związany, no bo z takim pewną łyżką dziegciu, która tu się musi pojawić. Podatnicy, którzy pamiętają moment wejścia w życie tych rozwiązań, czyli dotyczących obowiązkowej podzielonej płatności, do dziś pytają się, skąd się wziął taki fenomen, że były towary, które formalnie od 1 listopada powinny być objęte już i podatkiem należnym po stronie dostawcy i usługodawcy, bo już zlikwidowano krajowe odwrotne obciążenie, a one jednak jeszcze w obrocie nie tylko w listopadzie, ale nawet w następnych miesiącach już rzadziej były ciągle po cenach netto. No i tu właśnie to jest ta łyżka dziegciu. W tej ustawie, która wprowadzała tę formę podzielonej płatności obowiązkową, pojawił się przepis przejściowy, słynny artykuł 10, haniebny przepis, pokazujący, jakim potężnym lobby jest lobby odwrotnego obciążenia. Żeby nie być gołosłownym, ja ten przepis, rzadko mi się to zdarza, ja Państwu go przeczytam, pokazujący jak czasami nisko upadamy, a przecież to przepis, który był przeszedł przez wszystkie procedury, ja protestowałem go wielokrotnie, ale oczywiście to nie miało żadnego znaczenia, a pokazywało, jak się zostawia lukę w podatkach, w prawie podatkowym, żeby ten, kto chce, mógł z niej skorzystać. To jest słynny artykuł 10 tej ustawy z 9 sierpnia 2019 dotyczący nowelizacji VAT-u, gdzie jest powiedziane, przypominam, 1 listopada uchylano załącznik 11 i 14, które to były załączniki, wymieniały towary i usługi objęte krajowym odwrotnym obciążeniem. A dodano, co następuje. W przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług wymienionych w tych załącznikach w brzmieniu dotychczasowym, czyli tym obowiązującym do 31 października, dokonanych, czyli w przypadku dostaw dokonanych przed 1 listopada 2019, dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po dniu 31 października 2019, to jest jeszcze, że będą stosuje się przepisy dotychczasowe, to jest dość oczywiste. Ten pierwszy punkt nie budzi wątpliwości, ponieważ jeżeli ktoś wykonał czynność pod rządami starego prawa, a obowiązek podatkowy lub też, zwłaszcza budowlanki, który powstaje tam dopiero po wykonaniu czynności, nie bezpośrednio z dniem wykonania czynności, czyli z dniem wystawienia faktury lub faktura została wystawiona po tej dacie, a nawet obowiązek podatkowy powstał w dniu wykonania czynności, stosuje się przepisy dotychczasowe i nie to jest skandalem. Skandalem jest punkt drugi, że dokonanych po dniu 31 października 2019, uwaga, dla których faktura została wystawiona przed dniem 1 listopada. Czyli stworzono unikatowy, jedyny w historii przepis, że jeżeli fakturę wystawiłeś ex ante przed wykonaniem czynności,
a przecież to jest prawo, a nie obowiązek, to ta faktura zachowywała objęcie przywilejem, bo przecież odwrotne obciążenie jest przywilejem, schematem w ogóle podatkowym, formalnie zaliczonym do grupy schematów, mimo że czynność została wykonana po tej dacie. To dotyczyło zwłaszcza przede wszystkim tych faktur wystawionych z 30-dniowym wyprzedzeniem. Tych faktur przybyło nieporównywalna ilość z datą 31 października, bo 31 października wystawiłeś fakturę na dostawę stali, dostawę złomu, etc., a dostawa była realizowana w ciągu 30 dni, to ta dostawa przez cały listopad była objęta przywilejem w postaci odwrotnego obciążenia. Stąd też, a poza tym, co było bardzo ważne, moment sprawdzenia często, bo tam często była obawa nawet, że tam były antydatowane te faktury, ale to nawet nie ma znaczenia. Nawet jak nie były antydatowane, to przepis pozwalał wystawić dowolną ilość faktur na koniec miesiąca z tytułu dostaw przyszłego na przyszły miesiąc i te wszystkie dostawy były jeszcze bez VAT-u, a jeszcze jeśli nie zrealizowano ich w dostatecznej wysokości, to wystawiono do tej faktury fakturę korygującą. Ale nie tylko. Jest ten przepis dotyczący dostaw ciągłych, który pozwala wystawić fakturę bez tego 30-dniowego ograniczenia, czyli w istocie można wystawić fakturę na przyszłe dostawy na rok z góry, przy czym wiadomo, że wtedy obowiązek podatkowy powstaje z dniem upływem terminu płatności lub terminu, za który termin rozliczenia lub terminu, za który, nie płatności, za który przysługuje płatność i w tej fakturze trzeba napisać jakiego to okresu ta faktura dotyczy. I można, widziałem nawet takie faktury, pokazywano mi, nie wskazywając firmy, że faktura mówiła dostawy danego towaru, z pominę którego, ale był on objęty prawie od samego początku odwrotnym obciążeniem i on była dostawa na październik tyle, na listopad tyle, na grudzień tyle, na następne miesiące tyle i ta faktura była, a była to na podstawie umowy, która została uznana jako umowę dostawę ciągłą. I w związku z tym nie tylko w listopadzie, ale także w następnych miesiącach pojawiały się dostawy towarów jeszcze bez VAT-u. I wszyscy zastanawiali się, skąd się to bierze, dlaczego można bez VAT-u sprzedać towary, które są formalnie opodatkowane po stronie dostawcy. No właśnie na pomoc w podstawie tego przepisu. No to jest przykład szerszy, chociaż w takim zakresie wyjątkowo zresztą skandaliczny, pokazujący jak przepisy prawa podatkowego tworzone są w czyimś interesie, a ten interes nie dotyczy ani interesu publicznego, to jest oczywiste, ale także nie dotyczy tych podatników, którzy byli przez to poszkodowani, bo to jest działanie na szkodę tych, którzy nie wykorzystują luk podatkowych, czyli stworzono coś, co dyskryminowało uczciwych. To są najgorsze przepisy, te, które dyskryminują ludzi, którzy nie chcą unikać opodatkowania. No i niestety przepis nie został przez nikogo, mimo protestów, zwracania uwagi, nikt go nie usunął. No i co? Ile z tego tytułu stracił budżet państwa, ile stracili uczciwi podatnicy? Tego się nigdy nie dowiemy. Może kiedyś, kiedy będzie na to szansa, żeby tego rodzaju badania przeprowadzić. Oczywiście będzie one bardzo trudne, no ale mój Boże, jeżeli ta faktura nie była antydatowana, to było to legalne i nie sposób się, mówiąc obrazowo, do tego przyczepić. Bardzo dziękując Państwu za zainteresowanie nie tylko tym cyklem dotyczącym, tą częścią cyklu, które dotyczy mechanizmu podzielonej płatności, do którego pewnie wrócimy, ale także całym naszym cyklem. Dziękując za wszelkie zachęty i za zamówienia. Oczywiście nie są one formalne, ale będziemy je starać się honorować i kontynuować ten cykl, który ma już jakieś obywatelstwo sobie zdobył w świadomości podatników, a także osób, które się uczą tego podatku. Polecam się Waszej uwadze, a tym wszystkim, którzy z Państwa w tym czasie są na urlopie, to oczywiście
proszę odpoczywać i odpoczywać również od wiedzy podatkowej, ale zgodnie z obietnicą nie przerywamy tego cyklu, który będzie dalej kontynuowany również w okresie wakacyjnym. Pozdrawiam najserdeczniej, do widzenia.